Krzysztof Diablo Włodarczyk z nami na 24 godziny przed występem na gali w Nysie. Boksujesz ostatecznie z Adamem Gadajewem, rywalem na pewno nie tak utytułowanym jak ty. Co o nim właśnie wiemy? Nie wiemy nic. Wiemy to, że trzeba wyjść i dobrze zaboksować. Były początki, kiedy wchodziłem w ten boks i tak samo nie było dużo wiadomo o swoich przeciwnikach. Byli to zawodnicy mniej więcej z takimi rekordami, może troszeczkę mniejszymi, może troszeczkę większymi, ale i zwycięskie były to rekordy i ujemne to były, można powiedzieć, rekordy, tak? Więc trzeba wejść i jutro fajnie zaboksować. No właśnie, bo na przykład ja cały czas czekam na tego Diablo, który zacznie się w ringu bawić. Ja wiem o co ci chodzi, który moment a propos tej mojej kariery, którego tego Włodarczyka ci chodzi dokładnie. Ja cały czas też czekam na tego Włodarczyka ze sparingów. Tak jak rozmawialiśmy kiedyś, że ty bawisz się boksem na sparingach i czujesz z tego frajdę. Czasami w ringu tego nie widać. Teraz być może jest czas w twojej karierze, kiedy to ostatnio obserwowałeś? Teraz na tych przygotowaniach? Na przykład jak z kolegami tam sparowaliśmy, nie wymieniajmy imion, tak? I twoim zdaniem to dobrze wyglądało, czy bardzo dobrze? Czy to wyglądało tak, że czerpiesz z tego radość? No bo tak jest, jakby można powiedzieć. No, na treningu się bawię, kocham to, co robię. Przychodzę na trening to z myślą taką, że chcę zrobić dobrze swoją pracę, tak dobrze jak tylko potrafię, żeby, tak jak ostatnio powiedział, jeśli ci nie zwracam uwagi, to znaczy, że dobrze robisz wszystko. Więc miło z jego strony i też miło, że pewne rzeczy jeszcze gdzieś tam są zachowane. Te ludzkie odruchy, bym powiedział, a propos jeśli chodzi o boks. Czyli nie zwraca uwagi często podczas tych przygotowań? Bardziej na nogi, żeby nogami, ale ręce w miarę tak jakoś, tak jak sam widziałeś, jakoś tam chodzą, tak? I potrafią chodzić, potrafią bić, potrafią robić spustoszenie, tylko trzeba bić. Z jakim to nastawieniem po tej walce z Gasijewem wracasz na ring? Kurde, znowu musisz to nazwisko wypominać. Boże drogi, jakie nienawidzę takich rzeczy, ale trudno. Z jakim nastawieniem? Z nastawieniem pozytywnym, tak mi się zdaje, że pozytywnym. Chciałbym wrócić troszeczkę odmieniony, czyli wygrać tą walkę i wygrać w dobrym stylu tą walkę. Nie przepychać się i gdzieś tam kąsać go, tylko bić po prostu bić. Okej, to zapytam jeszcze cię o Gasijewa. Walka z Dortikosem widziałeś? Widziałem końcówkę, ostatnie chyba 3 rundy i bardzo mi się podobała i była zacięta, ale ostatnia, bym powiedział, ostatnią tą rundę, jak Gasijew przyspieszył, aż jak można powiedzieć, totalnie co innego jak walka z Lebediewem. Tam zdychał, a tutaj przyspieszył i poczuł krew i skończył, więc ale... No może zatrzymał to do siebie. Co chciałem dalej powiedzieć. Okay. Cały czas gdzieś widzisz w nim dużo błędów, tak? Pewnie to chciałeś powiedzieć. Może coś innego, ale nie będzie. Aha, dobra. Pewnie to samo, co przy Droździe. Jutro zobaczymy ciebie w ringu, ale widzimy ciebie też dzisiaj na ściankach. To jest ten biznes, o którym wspominałeś kilka tygodni temu, że zaczynasz myśleć o swojej przyszłości po zakończeniu kariery? Ja bardzo chciałem podziękować osobie, z którą, która mnie, jakby można powiedzieć, wciągnęła. Ma na imię Paweł. Jest to mężczyzna. Powiedzmy tak dokładnie tym, którzy nie wiedzą, Eko Groszek, tak? Firmowany twoim pseudonimem i firmowany też chyba twoją twarzą. Będzie sprzedawany, czy już jest sprzedawany? Już jest sprzedawany. Już jest sprzedawany. W miarę fajnie to idzie, fajnie się, można powiedzieć, wszystko kręci. Sprzeda sprzedażą, ale chodzi też o produkt. Jest to produkt naprawdę bardzo taki premium, bym powiedział. Nie... Może jest dobry, albo coś takiego. Jest naprawdę, to jest produkt premium. Byłem, widziałem, jakby można powiedzieć, koledzy testowali, próbowali, pokazywali mi, co zostaje, jak to wszystko wygląda, więc dlatego w to wszedłem, ponieważ jest to produkt wiarygodny. Okej, wiesz, jak to często bywa, jak pięściarze zostają biznesmenami i mają wiele rzeczy na głowie, poza boksem? Wiem. Wygląda to gorzej, ale w tym przypadku są bardzo, bardzo dobrze podzielone funkcje, kto co ma robić. Jakiego jutro Włodarczyka zobaczymy w ringu? Takiego, jakiego mam nadzieję, że takiego, jakiego byś sobie życzył na sparingach. Okay, dzięki. Proszę cię bardzo. Ze sparingów raczej, ze sparingów.